Muzyczne podróże przez świat. Dziś wybierzemy się do Gwatemali, a naszym gościem jest Grażyna Woźniczka, filolog, kulturoznawca i latynoamerykanistka, współtwórczyni kieleckiego biura Polka Travel. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Tak jak pan redaktor powiedział, dzisiaj przenosimy się do Gwatemali, zabieram państwa do tego niezwykle barwnego i zróżnicowanego pod kątem etnicznym kraju. Wybierzemy się tam szlakiem, który przyjechała. Dwa tygodnie temu, bo właśnie dwa tygodnie temu wróciłam z Gwatemali, a jest to o tyle istotne, że wróciłam tam po przeszło 10 latach. Przeszło dekadę temu w Gwatemali bywałam dosyć często, natomiast w ostatnim czasie nie miałam okazji tam pojechać i tym bardziej dla mnie była to podróż niezwykle interesująca. Dodatkowo też byłam bardzo ciekawa, jak ten kraj funkcjonuje w okresie pandemii i jak przygotował się na turystów. No, i już na samym wstępie powiem, że nie rozczarowałam się, a wręcz byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. I tak jak przeszło dekadę temu, Gwatemala przy każdej wizycie zachwycała mnie swoją różnorodnością, swoją kulturą, tak również stało się tym razem. Na samym wstępie tutaj chciałabym podkreślić, że Gwatemala. To kraj niezwykle barwny ze względu na zamieszkującą tam ludność. W Gwatemali aż 60% to ludność pochodzenia indyjskiego obok. Ekwadoru, Peru, Boliwii, w Ameryce Południowej, to w Ameryce Łacińskiej, czyli tej pochodzenia kultury hiszpańskiej, Gwatemala jest jednym z krajów o największej koncentracji ludności indiańskiej, no a w Ameryce Centralnej zdecydowanie pod tym kątem najważniejszym. 60% to ludność pochodzenia indiańskiego, w większości kultury Majów, dlatego że na terenie dzisiejszej Gwatemali niegdyś Rozwijały się ważne ośrodki kultury majów, także dzisiejsze grupy etniczne, jak choćby Kicze czy Kaczkeles, to są właśnie grupy etniczne wywodzące się z tej kultury. Ale oprócz tego na terenie Niziny, Peten, na terenie. Dżungli mieszkają również inne plemiona. Czy co jest ciekawe na wybrzeżu Karaibskim zamieszkuje wybrzeże karaibskim w Katarzynie zamieszkuje grupa etniczna Garifunas, która jest pochodzenia i afrykańskiego, i indiańskiego. Pozostała grupa ludności to z kolei metysi i w niewielkim stopniu ludność pochodzenia, czy to europejskiego, czy amerykańskiego, ludność biała. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, większość jest to ludność metyska i ludność indiańska. Zatem kraj niezwykle barwny, kraj wielu kultur, kraj również wielu języków. Mówi się o 23 ważnych grupach etnicznych, natomiast w ramach tych 20 jest tu, czy grup etnicznych jeszcze można by wyróżnić kolejne mniejsze? Gwatemala to nie tylko kraj zróżnicowany etnicznie, ale również krajobrazowo położony w Ameryce Centralnej od północy graniczy z Meksykiem, od południa z Salwadorem i Hondurasem, od wschodu z kolei z niewielkim anglojęzycznym państwem Belize. Natomiast oprócz tego, Guatemala może się poszczycić bardzo zróżnicowaną linią brzegową, ponieważ. Jest oblewana przez zarówno Morze Karaibskie, jak również Ocean Spokojny. Jeśli chodzi o kształtowanie terenu, to kraj, przez który przebiega Kordyliera, podzielona na mniejsze pasma górskie, na terenie której znajduje się bardzo dużo wulkanów, w tym trzy aktywne, i najwyższe szczyty wznoszą się ponad 4000 metrów. Natomiast na północy ciągnie się z kolei Nizina Peten, tereny lasów tropikalnych. Także patrząc na tą mapę tego niewielkiego kraju, możemy powiedzieć, że mają oni wszystko. Góry, dżungle, czyli właśnie lasy tropikalne, również bardzo zróżnicowane wybrzeże, także kraj pod każdym kątem, można by powiedzieć, barwny i zróżnicowany. Jest to nieduży kraj, zamieszkany zaledwie przez około 17 milionów mieszkańców, z czego aż 5 milionów zamieszkuje stolicę, Ciudad Guatemala. Zresztą większość ludności zamieszkuje tereny górskie, tereny Cordyliery, co jest o tyle ciekawe, że są to tereny naznaczone wulkanami i, tak jak wspomniałam, niektóre z nich są aktywne. Ponadto są to również tereny dosyć aktywne sejsmicznie ze względu na stykające się na tym terenie płyty tektoniczne. Zatem nie jest to kraj łatwy do mieszkania, a zwłaszcza właśnie ta część górzysta, a mimo to ta największa koncentracja ludności tam jest skupiona. oh no, no. Tak jak wcześniej wspomniałam, największa koncentracja ludności skupiona jest w stolicy, w Guatemala City czy też Guatemala Ciudad. Te nazwy używane są przez mieszkańców wymiennie, zarówno angielska, jak i hiszpańska. No i właśnie w stolicy chciałabym rozpocząć naszą podróż, także tam Państwa zabieram na samym początku. Jest to miasto pełne kontrastów. Największa stolica Ameryki Centralnej, 5 milionów ludności, czyli jedna trzecia populacji kraju. Miasto Możemy powiedzieć dosyć nowoczesne, dlatego że większość architektury to tak naprawdę XX wiek, a zwłaszcza ostatnie dekady. Niemniej jednak, Guatemala City ma też swoją starówkę z czasów kolonialnych, ale dosyć późnych czasów kolonialnych, ponieważ miasto zostało założone w tym miejscu dopiero w latach 70. XVIII wieku. Wcześniej Stolicą Gwatemali było miasto Antigua Guatemala, do którego też za chwileczkę się wybierzemy. Natomiast ze względu na swoje położenie u podnóża aktywnego wulkanu, na dodatek nawiedzane przez trzęsienia ziemi, postanowiono w XVIII wieku przenieść stolicę w bardziej spokojne miejsce, przynajmniej z dala od aktywnego wulkanu. I tak Guatemala City została założona 2 lutego 1776 roku, no i wokół Plaza de Armas, wokół Głównego Placu zaczęły powstawać pierwsze zabudowania. To, o czym warto wspomnieć, to to, że była ona, możemy powiedzieć, taką kopią wcześniejszej stolicy, czyli Antigua Guatemala, dlatego że do nowego miasta przeniesiono wszystkie instytucje, zarówno instytucje kościoła, jak i instytucje administracji. Poza tym przeniosły się tam Wszystkie zakony budujące nowe kościoły. I oprócz tego bogaci właściciele y, ziemscy zaczęli budować nowe rezydencje y, w nowej stolicy. Mam przed sobą ranking amerykańskiego magazynu podróżniczego Condé Nast Traveler z 2015 roku: najmniej przyjaznych miast świata. Na pierwszym miejscu znajduje się Caracas w Wenezueli, na drugim, Casablanca, na trzecim, Kanton w Chinach. A na czwartym stolica Gwatemali. Według czytelników CNT, jest to ośrodek nieprzyjazny i brudny, miejsce niekoniecznie dobre dla turystów. Nawet mieszkańcy żyją w ciągłym strachu, ponieważ dochodzi tu często do aktów przemocy, nawet w biały dzień. Dla wielu to jednak najpiękniejsza metropolia Ameryki Środkowej, z pewnością największa. Opowiadamy o jej historii. Do nowego miasta przenieśli się również bogaci właściciele ziemscy, budując tam swoje okazałe rezydencje. W ten sposób miasto zaczęło się dosyć dynamicznie rozwijać. Dzisiaj w tej starej części, co prawda, to życie toczy się znacznie wolniej, ponieważ najbardziej dynamicznymi dzielnicami są dzielnice nowoczesne, dzielnice 20 -wieczne. Niemniej jednak warto wybrać się na tę starówkę, choćby po to, żeby zobaczyć imponującą katedrę, przejść się tak zwaną Królewską Ulicą, czy Królewskim Traktem, by podziwiać budynki XIX-wiecznych teatrów, które dzisiaj pełnią już inne funkcje, czy też dawnych okazałych rezydencji, pierwszych domów towarowych. Jest to ulica też najbardziej dynamiczna. Dzisiaj również ulica handlowa, tak jak wcześniej, tyle, że w XIX na na początku XX wieku była to elegancka, luksusowa ulica. Dzisiaj natomiast pełna sklepów z elektroniką czy pełna barów szybkiej obsługi. Kiedy jesteśmy już na głównym placu, to musimy tutaj wspomnieć o Pałacu Narodowym, Palacio Nacional, największym, najbardziej imponującym budynku w tej części miasta, który jeszcze do niedawna pełnił funkcję pałacu prezydenckiego. Obecnie w jego wnętrzach mieści się siedziba Muzeum Narodowego i kilku instytucji publicznych. Dlaczego warto wspomnieć o tym obiekcie? Otóż ten imponujący pałac w charakterystycznym seledynowym kolorze powstał pod koniec planowania dyktatora Jorge Ubico, postaci niezwykle istotnej dla historii Gwatemali, postaram się jeszcze dzisiaj o nim wspomnieć. Został on wybudowany na rozkaz dyktatora, pracowali przy nim głównie więźniowie, zarówno polityczni, jak i niepolityczni. Wydano na niego ogromne środki finansowe, ponieważ materiały pochodziły z najlepszych fabryk, z wielu zakątków świata, na przykład imponujące, piękne, na kilkutonowe żarandole zostały wykonane w Czechach. Część marmurów. Pochodził z Włoch. Sam pałac miał być takim spełnieniem marzeń dyktatora o pałacu doskonałym, pałacu godnym władcy. Natomiast to, co jest ironiczne, to to, że dyktator nigdy w tym pałacu nie zamieszkał. Obiekt powstał w rekordowym tempie czterech lat, na przełomie lat 30.-40. Miał być otwarty, i inaugurowany podczas urodzin dyktatora pod koniec 1943 roku, bodajże w październiku, czy w listopadzie, natomiast kilka miesięcy wcześniej dyktator został obalony. Ogromne środki finansowe, wielkie marzenia, ta megalomania, natomiast Nigdy Jorge Ubico nie rządził z tego pałacu. Korzystali z niego kolejni prezydenci czy też generałowie w okresie dyktatury wojskowej. No i, tak jak wspomniałam, obecnie pełni on funkcję pałacu prezydenckiego. Przy Parque Central znajduje się jeszcze jedno szalenie ciekawe miejsce, o którym warto wspomnieć. Dokładnie naprzeciwko Pałacu Narodowego, w ciągu budynków dawnych galerii handlowych z początku XX wieku, znajduje się bar z tego samego okresu, popularny zwłaszcza pośród ludzi polityki, artystów, dziennikarzy. Spotykają się oni tam zwłaszcza w weekendy, by napić się piwa, wypić drinka najczęściej właśnie piwa. I by podyskutować o bieżącej sytuacji w kraju, niezależnie od poglądów politycznych. Sam wystój również jest bardzo ciekawy, ponieważ przypomina takie hiszpańskie bary z początku wieków, gdzieś tam z południa Andaluzji. Natomiast ciekawostką tego baru jest to, że właśnie w weekendy, jeżeli pośród tych wszystkich znanych postaci pojawi się ktoś nowy, wcześniej tam nieznany, to wykonywana jest jego karykatura. W weekendy do baru przychodzą karykaturzyści, siadają gdzieś tam w kąciku, no i właśnie Rysują takie osoby, a przy wyjściu taka właśnie osoba, która odwiedziła po raz pierwszy bar, dostaje w prezencie wykonaną karykaturę. Warto to miejsce odwiedzić przy okazji wizyty w Guatemala City. Ze starej części miasta chciałabym szybciutko chociaż na chwilę przenieść się do tych nowszych dzielnic. I tak, tuż obok zaraz zaczyna się część z lat 60., gdzie w tamtym czasie powstawało jedne z najwyższych budynków Ameryki Centralnej. Dzisiaj pełnią one funkcje ministerstw, uczelni wyższych. Tuż obok również wznosi się Gmach Teatru Narodowego. A zaraz obok rozpoczyna się najnowocześniejsza część miasta, gdzie obecnie znajduje się pałac prezydencki, gdzie znajdują się uczelnie wyższe, ale gdzie również znajduje się część apartamentowców, czy dzielnica numer 9 i 10, która słynie jako miejsce rozrywki, spotkań. Tam znajduje się najwięcej restauracji, barów, ale również hotele sieci międzynarodowych. No i na sam koniec chciałabym tutaj powiedzieć o, w samym układzie miasta, miasto podobnie jak inne stolice latynoskie jest wybudowane na planie szachownicy. Tak powstawało od samego początku, ponieważ wokół głównego placu, Parque Central, powstawały ulice przecinające się pod kątem prostym i zwykle jednokierunkowe. Natomiast tylko główne aleje były i są dwukierunkowe i tak konsekwentnie rozbudowywana była później Guatemala City. Od czasów dyktatury Ubiko wszystkie ulice są numerowane. Dawne nazwy noszące imiona czy biskupów, czy postaci historycznych, czy też świętych zostały zamienione na numery. Także dzisiaj poruszając się po Guatemala Ciudad, to kierujemy się oznaczeniami numeru dzielnicy, tak zwana Sona, następnie numeru ulicy, no i później jeszcze strona prawa, lewa i numer domu. W ten sposób Funkcjonują adresy. No i na sam koniec jeszcze chciałam wspomnieć, że pomimo, że Guatemala Ciudad jest miastem, które powstało stosunkowo niedawno, to powstało ono na miejscu dawnego ośrodka kultury Majów, Kaminal Huyu. I z okresu Majów, co prawda, niewiele się zachowało zaledwie fragmenty przy wjeździe do miasta niedaleko lotniska. Niestety, wszystkie te pozostałości zostały zniszczone podczas rozbudowy w latach 60. Ale nie jest to miejsce, gdzie w XVIII wieku przeniesiono stolicę na zupełnie niezamieszkane tereny, tylko właśnie na tych terenach wcześniej znajdowało się miasto kultury Majów. Guatemala City to centrum polityczne, gospodarcze i kulturalne kraju. Jest tu pięć uniwersytetów, w tym uniwersytet założony w 1676 roku. Są muzea, na przykład muzeum archeologiczne prezentujące cenne zbiory kultury Majów. Wspominaliśmy, że to miasto pełne kontrastów. Z jednej strony, tak jak mówiłam, mamy imponujące, bogate, piękne dzielnice, szerokie aleje, tak jak dziewiątka i dziesiątka, gdzie znajdują się budynki eleganckich apartamentowców, hoteli należących do międzynarodowych sieci, świetnych restauracji, a z drugiej strony mamy dzielnice nędzy, które powstawały i powstają ciągle spontaniczne. Guatemala City, tak jak inne latynowskie stolice, Rozwijała się zwłaszcza w ostatnich dekadach. W przypadku tego miasta następowało to głównie od lat 50., kiedy na terenie kraju toczyła się wojna domowa. Indianie, ludność autochtoniczna była wywłaszczana ze swoich ziem, ale również często to właśnie. Tą ludność dotykały największe prześladowania. Oni często byli między takim młotem i kowadłem: z jednej strony partyzanci, z drugiej strony wojska rządowe. I stąd ludność wiejska często uciekała do Guatemala City w poszukiwaniu i pracy lepszych warunków życia, ale też spokoju. Najczęściej lądowali w takich właśnie spontanicznie powstających dzielnicach, gdzie na początku sklecano budynki z czegokolwiek z dostępnych gdzieś wokół materiałów, potem dopiero doprowadzano wodę, prąd, organizowano się w takich dzielnicach. Te dzielnice często powstawały w najmniej atrakcyjnych Częściach miasta, na zboczach wzniesień wzgórz, w takich wąwozach, które ciągną się w Guatemala City. Takim najbardziej charakterystycznym miejscem jest dzielnica, znajdująca się tuż przed dawną starówką kolonialną. Pod najwyższym, najdłuższym wiaduktem miasta, mostem miasta, na właśnie zboczach wąwozu ciągną się dzielnice Nędzy, dzielnice właśnie Biedy, które w okresie pory deszczowej narażone są na właściwie ciągłe destrukcje, ponieważ ta woda spływa po wzniesieniach, zabierając całe domy, całe, całe części tych dzielnic miasta. Ludność tam żyje na skraju Nędzy. Dlatego też Guatemala City nie należy nam do najbezpieczniejszych miast, ponieważ jeżeli tym ludziom nie udaje się sprzedać czegokolwiek na ulicy, zarobić jakichkolwiek pieniędzy na przeżycie, to najczęściej zdobywają te środki w zupełnie inny sposób. Stąd na przykład ta sąsiednia starówka kolonialna nie należy do najbezpieczniejszych części miasta. Niemniej jednak warto Guatemala City, Guatemala Ciudad, Odwiedzić podczas swojej podróży do tego kraju, by mieć chociaż pogląd na stolicę. Nie ma tam może wielu zabytków, niemniej jednak warto zobaczyć to miasto pełne kontrastów. Z nowej stolicy Guatemala City przenosimy się do starej stolicy Antigua Guatemala, miasta, które do dzisiaj uważane jest za. Jedno z najpiękniejszych nie tylko w Ameryce Centralnej, w Ameryce Środkowej, ale w całej Ameryce Łacińskiej. Antigua Guatemala jest trzecią lokalizacją stolicy, założona w XVI wieku przez Pedro de Alvarado, który był jednym z najbliższych współpracowników Hermana Cortesa. Po podboju Meksyku, Pedro de Alvarado. Przybywa na tereny Kordyliery, na tereny dzisiejszej Gwatemali, zamieszkane w tamtym czasie przez liczne plemiona kiczek, krzykelów, potomków Majów. Zamiarem oczywiście ich podbicia, przejęcia ich ziem, wykorzystując konflikty pomiędzy nimi, udaje mu się opanować ówczesną stolicę w okolicach wzgórza Tekpan, w okolicach Ikszczyńczych. To jest mniej więcej 20 parę kilometrów od Antigua Guatemala. Tam dzisiaj znajduje się centrum ceremonialne, do którego jeszcze dzisiaj słuchacze zabiorę na ceremonię szamańską. Tuż obok właśnie w skórza Tekpan zostaje założone pierwsze miasto ze względu na pobliskie wulkany, ze względu właśnie na uwarunkowania związane z nawiedzaniem przez trzęsienia ziemi, erupcję wulkanów. Miasto zostaje przeniesione w okolicy dzisiaj. Antigua, i zaraz krótko potem na miejsce, gdzie dzisiaj e, znajduje się Antigua Guatemala. Miasto rozwija się bardzo intensywnie, bardzo szybko, bardzo prężnie. Dlaczego? Dlatego że bardzo szybko zostaje naznaczone jako stolica kapitani gubernatorstwa obejmującego tereny dzisiejszej Gwatemali, Hondurasu, części Salwadoru z liczną ludnością indiańską. Na północ od Ameryki Południowej, na północ od Limy, było jednym z największych miast w okresie i najważniejszych miast w okresie Kolonialnym. Powstają liczne kościoły, liczne klasztory, ponieważ jest to okres kolonialny, gdzie rola kościoła jest ogromna, gdzie poszczególne zakony zajmują się ewangelizacją. No i równocześnie też powstają domy, pałace, elity Hiszpanów, którzy się tam osiedlają. No i oczywiście całe centrum miasta, czyli parkę central. No i właśnie teraz przenieśmy się na ten parkę central, który w tamtym czasach kolonialnych był centrum praktycznie całego życia. Religijnego, ponieważ tam znajduje się katedra, e, następnie administracyjnego, do dzisiaj znajduje się tam pałac gubernatora, czyli obecny ratusz, wojskowego, ponieważ znajdowały się tam koszary, no i oczywiście handlowego, ponieważ na placu odbywały się targi. Co dzisiaj się dzieje na tym parku Central? Jeśli dzisiaj trafimy do Antigua Guatemala, przede wszystkim jest to miasto o pięknej zabudowie kolonialnej. Park Central to jest miejsce, gdzie zwłaszcza w weekendy koncentruje się całe życie mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, również turystów. Tutaj warto wspomnieć o tym, że w 1773 roku miasto zostało nawiedzone przez silne trzęsienie ziemi i to było powodem przeniesienia stolicy do dzisiejszego Guatemala City. I od tamtego czasu Antigua Guatemala stała się takim miastem drugorzędnym, ale dzięki temu uchroniła swoją architekturę. Z jednej strony zniszczone kościoły, przeszczęsienie ziemi, które dzisiaj strażą takimi pustymi murami, ale z drugiej strony to, co się zachowało, to, co się odbudowało, no to zachowało swój kolonialny charakter, ponieważ nie zostały dobudowane te nowe, liczne dzielnice, tak jak to stało się w przypadku wielu innych miast latynoskich, które pełniły funkcję stolicy. Stąd to właśnie Antigua do dzisiaj jest takim miastem, można powiedzieć, prowincjonalnym, małym, o charakterze kolonialnym z brukowanymi uliczkami, oczywiście na planie tej szachownicy, gdzie centrum życia pełni Parkę Central. Na Parkę Central, tak jak mówiłam, katedra, ratusz, liczne sklepiki, również restauracje wokół, ale tam też ludzie przychodzą wieczorami, żeby się spotkać. A w weekendy odbywają się koncerty marimby. Tak brzmi marimba. Najstarsze udokumentowane użycie marimby w obu Amerykach pochodzi z 1680 roku, a było to podczas uroczystości w Santiago de los Caballeros de Guatemala. Organizacja Państw Amerykańskich uznała marimbę za dziedzictwo kulturowe Ameryk. No właśnie, co to takiego marimba? Marimba jest to, można powiedzieć, narodowy instrument Gwatemali, chociaż występuje w wielu innych krajach latynoskich, zwłaszcza Ameryki Centralnej, ale też w Kolumbii. W Kolumbii chyba nawet został uznany jednym z narodowych instrumentów. To jest instrument, który wywodzi się w dużym stopniu z kultury afrykańskiej, kultury przywiezionej przez niewolników do Ameryki Środkowej. I to jest takie połączenie, można powiedzieć, ksylofonu, cymbałek, Dosyć duży instrument, wykonany z drewna albo różowego, albo palisandru. Przypomina rzeczywiście kselofon czy ogromne cymbały. I na marimbie. Gra kilka osób i w Gwatemali to są minimum trzy osoby, a często jest to nawet 8-9 osób. Także ten ogromny instrument w weekendy jest wystawiany na placu i panowie elegancko ubrani grają, zresztą można to nawet zobaczyć na, na zdjęciach w galerii, grają i w ten sposób zabawiają publikę. Oprócz marimby, na głównym placu w weekendy również odbywają się koncerty muzyki współczesnej. Lokalni sprzedawcy sprzedają tam różne rzeczy. Poza tym przechodzą z takimi, jak u nas kilka dekad temu, wózeczkami, sprzedawcy lodów czy waty cukrowej. Życie toczy się bardzo, bardzo dynamicznie. Wokół Parque Central mnóstwo ulic przecinających się pod kątem prostej, pełnych sklepików, pełnych restauracji. Jest to miasto bardzo turystyczne, zresztą wpisane. Na listę UNESCO. No i jeszcze jest taki jeden charakterystyczny punkt w Antigua Guatemala. To są okolice kościoła Merced, czyli Matki Boskiej Miłościwej czy Łaskawej. I jest to łuk łączący dwie części dawnego klasztoru. On jest w takim charakterystycznym żółtym kolorze, również można w galerii zobaczyć. I jeżeli staniemy przy tej ulicy, prowadzącej właśnie do kościoła, pod łukiem, to z jednej strony mamy przepiękny widok na kolonialną fasadę kościoła w żółtym kolorze, podobnym do łuku, a z drugiej strony mamy przepiękny widok na wulkan. Jest to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc nie tylko w Kuwatebali, ale w kolonialnych miastach Ameryki Centralnej. Także obowiązkowe Instagramowe zdjęcie należy tam zrobić. Na koniec jeszcze warto wspomnieć, że Antigua Guatemala to liczne kościoły. I część z tych kościołów niestety została zniszczona podczas częścienia ziemi, tego wspomnianego w XVIII wieku, i nigdy nie odbudowana, i one straszą takimi murami, ale ma to też swój urok w tym mieście, a część została odnowiona i zachwyca nie tylko pięknymi fasadami, ale również bogatymi wnętrzami. Co prawda wiele z wystrojów kościoła, poszczególne zakony przeniosły do Guatemala City. Wiele ołtarzy, wiele obrazów, kiedy stolica przenosiła się na nowe miejsce. Niemniej jednak wnętrza tych kościołów i tak zachwycają i też zaskakują. Połączeniem z religijnym, do którego zaraz wrócę, tą naturalnością też figur. No i jeszcze, skoro już mówimy o religii, to warto wspomnieć, że te kościoły są też siedzibami bractw, ponieważ. Antigua Guatemala jest jednym z najważniejszych miast w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, gdzie odbywają się procesje Wielkiego Tygodnia. Jesteśmy blisko Wielkiej Nocy i już niedługo wyruszą procesje. W tym roku co prawda w Gwatemali zapowiada się, że będą one miały charakter bardziej ograniczony, w mniejszym stopniu. Nawet zastanawiają się, które bractwa wyjdą na ulicę, ale już za kilka tygodni, za trzy tygodnie, czy tam za dwa i pół, na ulicę Guatemala Ciudad wyjdą bractwa niosące ogromne platformy z ogromnymi figurami, celebrujące poszczególne dni Wielkiego Tygodnia. Figury przedstawiają Chrystusa cierpiącego, bądź Matkę Boską Bolesną i te platformy będą przemierzały ulicę Antigua Guatemala, co jest charakterystyczne, że poruszają się po ulicach wysypanych kwiatowymi dywanami lub e, takimi normalnymi dywanami, ale najczęściej są to kwiatowe dywany e, przygotowywane przez kobiety należące do poszczególnych bractw. Poza Wielkanocą te platformy z figurami, same figury można oglądać albo w kościołach, albo właśnie w pobliżu tego wspomnianego łuku Merced w Muzeum Wielkiego Tygodnia. Najhuczniejsze święto w Gwatemali, gdzie dziś jesteśmy, to Semana Santa, czyli uroczystości Wielkiego Tygodnia. Mówiliśmy, że nie wiadomo, jak będą obchodzone w tym roku ze względu na pandemię. Skoro już mówimy o tych tematach różnych restrykcji, to chciałabym wspomnieć, że będąc w Gwatemali, czułam się naprawdę bardzo bezpiecznie. I tak jak kilka tygodni temu opowiadałam o mojej wizycie listopadowej w Ekwadorze, gdzie bardzo mocno przestrzega się zaleceń covidowych, restrykcji związanych z noszeniem maski. W Gwatemali jest podobnie. Mieszkańcy bardzo się pilnują, chodzą w maskach, wszędzie jest to widoczne. Zresztą za nienoszeniem masek są mandaty i Gwatemala otworzyła się na turystykę ale też bardzo mocno podkreśla, że trzeba przestrzegać bezpieczeństwa. I nawet w Antigua Guatemala już coraz więcej widać było tych turystów zagranicznych, ale też właśnie widać na ulicach mieszkańcy wychodzą ale wszyscy naszą maski, przestrzegają tych wszelkich przepisów. W restauracjach w Antigua Guatemala wszędzie jest ograniczona ilość stolików, sztućce poddaje się w specjalnych kopertach, w niektórych restauracjach nawet podaje się kopertę na maseczkę, żeby ona nie była przy stole podczas posiłku. Oczywiście wszędzie trzeba zdezynfekować ręce, wszędzie, absolutnie wszędzie, przy wejściu do każdej restauracji, do kościołów jest mierzona temperatura i to jest bardzo bardzo mocno przestrzegane. Wszędzie są albo elektroniczne termometry, albo po prostu stoi pan i mierzy tam temperaturę. Są maty dezynfekujące. Także naprawdę widać to, że Watemalczycy nie chcą dopuścić do utraty kontroli nad pandemią. Udało im się wyjść z tego pierwszego okresu i teraz bardzo się pilnują, żeby nie wejść w kolejną falę. Niedaleko Antigua Guatemala znajduje się wyjątkowe jezioro. Jezioro w cieniu wulkanów skrywające wielką tajemnicę. W jego odchłaniach odnaleziono zatopione miasto nazwane Samabaj, określane mianem Majańskiej Atlantydy. Tak dokładnie. Niedaleko Antigua Guatemala i niedaleko stolicy, na wysokości 1500 metrów znajduje się jedno z najpiękniejszych jezior Ameryki Środkowej. Sami Gwatemalczycy twierdzą, że to jedno z najpiękniejszych jezior na świecie, a mówimy tutaj o jeziorze Atitlan. Jezioro Atitlan i okoliczne wioski, okoliczne tereny to rzeczywiście jedna z najpiękniejszych części Gwatemali, zwłaszcza tej Gwatemali górskiej. Jezioro otoczone trzema wulkanami, które wznoszą się na wysokość. Powyżej 3000 metrów. Wulkany Atitlan, Toliman i San Pedro. Najwyższy z nich Atitlan, 3350 metrów. Samo jezioro, dosyć rozległe, ponieważ liczy sobie. 18 km na 12, długości szerokości, dosyć głębokie, ponieważ w najgłębszych częściach ma powyżej 200 m głębokości. Jest to jezioro w dawnej kalderze, w dawnym kraterze wulkanu. Natomiast to, co jest najciekawsze w tym rejonie, to przede wszystkim spotkanie z ludnością tam mieszkającą, spotkanie z grupami etnicznymi, które mieszkają wokół jeziora Atitlan. Wokół jeziora Atitlan znajduje się kilkanaście wiosek zamieszkanych przez ludność indiańską, która jest pochodzenia kultury Majów. Należy trzech grup głównych grup etnicznych do Kicze i Kakcikelów, czyli dwie najważniejsze grupy etniczne pochodzenia Majów mieszkające na terenie Gwatemali oraz grupy Cocil, która tak naprawdę wywodzi się z terenów Chiapas, stanów Meksyku położonego na północ od granicy z Gwatemalą. To jest też ludność pochodzenia Majów, i ta ludność przybyła tutaj w okolicy XVI-XVII wieku i osiedliła się nad jeziorem Atitlan. Zdjęcia wschodów i zachodów słońca nad jeziorem Atitlan zachwycają. Mówi się, że jezioro to może konkurować z tymi z Nowej Zelandii czy Ameryki Południowej. Ale Atitlan to też kultura, to ludzie chodzący w bajecznie kolorowych strojach, wciąż posługujący się językami majańskimi. To spokój, magiczna atmosfera, która sprawia, że szczęścia szukają tu hipisi z całego świata, także jogini. Zwiedzamy wioski nad jeziorem Atitlan. Wioski zamieszkane przez ludność indyjską, która głównie zajmuje się rolnictwem, oprócz rolnictwa, również tkactwem i każda z tych wiosek ma swoją specjalizację. Jedni zajmują się uprawą kawy. Inni zajmują się uprawą kukurydzy, to jest dominująca ta gospodarka. Jeszcze inni na wybrzeżu uprawiają kakaowce i wytwarzają czekoladę, kakao i czekoladę. Jeszcze inni zajmują się tkactwem. Jest taka wioska Santa Catarina, gdzie kobiety głównie zajmują się tkactwem. Jeszcze inna jest centrum ceremonialnym. Jest nią wioska. Santiago, także każda z tych wiosek, a często one mają po kilkanaście tysięcy mieszkańców, więc nawet trudno o nich powiedzieć wioska, to są małe miasteczka, ma swoją specjalizację. Co więcej, każda z tych grup mieszkających w danej miejscowości również ma swój strój i rozpoznajemy mieszkańców po stroju. Charakterystyczne stroje grupy etnicznych w Guatemala to są rodzaje tuniki, nazwana willpilem, która jest tkana z kolorowych tkanin. I wzory, które pojawiają się na tym wilpilu, to jest właśnie cecha charakterystyczna danej grupy. Dzisiaj częściej kobiety noszą te stroje. Z czego to wynika? Otóż w okresie kolonialnym, a zwłaszcza też już w okresie, kiedy Gwatemala wyzwoliła się jako niezależne państwo, czyli na początku XX wieku, ta ludność indiańska cały czas była dyskryminowana, częściej kontakt z ludnością metyską czy ludnością białą miał jednak mężczyzna, kobieta pozostawała bardziej w domu. Stąd mężczyzna, żeby nie być aż tak dyskryminowany i bardziej upodobnić się do ludności metysów czy do ludności białej, zakładał strój im podobny i wyzbywał się tego swojego tradycyjnego stroju. Dlatego mężczyzn rzadziej dzisiaj zobaczymy w tych tradycyjnych strojach, ale jeśli uda nam się, to one są też bardzo charakterystyczne, bo noszą takie szerokie, krótkie spodnie do kolan, następnie w pasie związywane taką szeroką harfą, a na koszuli zawsze na ramieniu mają wyszyty totem zwierzęcia, który opiekuje się daną grupą etniczną. Kobiety natomiast, tak jak wspomniałam, willpille, czyli te bluzy, takie dłuższe, za biologię, i na to jest spódnica z jednego kawałka materiału owijana wokół bioder i związywana kolorowym pasem. No i teraz mogą być one niebieskie, mogą być bardziej z kolorem czerwonym, na przykład w Santiago Atitlan są wyszywane w przepiękne ptaszki. I to, co jeszcze rozróżnia te kobiety, to nakrycia głowy i one są też przeróżne. Czasem jest to tylko opaska, czasem jest to taki toczek z taśmy, która ma kilkanaście metrów, tak jak w Santiago Atitlan, jest otoczona wokół głowy. Czasem jest to kawałek materiału. Tak jako ciekawostkę chciałam powiedzieć, że to, co zauważyłam, różnica w stosunku do tych kilkunastu lat przed, kiedy jeździłam często do Gwatemali, a teraz moje wizyty, mniej kobiet można zobaczyć w tych nakryciach głowy i mówiono mi, że teraz raczej ubierają je tylko podczas świąt, ale nadal chodzą w Wilpilach, nadal chodzą w tych swoich charakterystycznych stojach. I po tych stojach możemy poznać kto pochodzi z jakiej wioski, kiedy przyjeżdżają do Solola na targę po drugiej stronie jeziora, gdzie odbywają się największe targi, czy kiedy jadą na największe targi Dnieńskiej czy Kastenango, to właśnie po Uilpilach możemy poznać, z jakiej wioski wywodzi się dana rodzina. Zwłaszcza jeżeli patrzymy tutaj na stroje kobiece. Jesteśmy w okolicach jeziora Atitlan. Można tu chyba spędzić nawet kilka tygodni bez poczucia nudy. Na przykład wspiąć się na szczyt nazywany nosem Indianina, zdobyć wulkan San Pedro, nurkować, pływać kajakiem, wybrać się na wycieczki kawowe czy czekoladowe, medytować. My zwiedzamy wioski Indian. Każda z tych wiosek nosi imię świętego. To wywodzi się z czasów chrystianizacji. Dawne nazwy wiosek indiańskich zostały zamienione na imiona świętych, często patrona. Kościoła zakładanego w danej wiosce. Też warto wspomnieć o tym, że wiele tych wiosek i wiele tej ludności była koncentrowana w okresie kolonialnym, ponieważ podlegała wtedy białym panom hiszpanom i hiszpanom zależało na tym, żeby ta koncentracja ludności była w jednym miejscu. Te wioski są ułożone na zbocza gór, także nie tak łatwo po nich się poruszać, bo wszędzie trzeba chodzić pod górkę. Tak jak mówiłam, każda wioska ma swoją specjalizację, również dzisiaj rękodzieła, które bardziej jest produkowane pod turystów. W jednych wioskach tkane są szale, w innych robione są sandały, jeszcze w innych na przykład właśnie czekolada czy kakao, w innych jeszcze na przykład zioła. Także w wielu tych miejscach możemy odwiedzić takie lokalne manufaktury i zobaczyć, jak to rękodzieło powstaje. W wielu też wioskach możemy spróbować tradycyjnych potraw. Jeśli chodzi o ryby, to akurat Fiatitlany nie, jeżeli żyją większe ryby, to są hodowlane, raczej to są takie małe rybki, które możemy zobaczyć na lokalnych targach. I te wioski żyją sobie takim swoim spokojnym życiem. Na targ pobliski jeżdżą do, tak jak wspomniałam, pobliskiej Solola albo do Chichi Castenango. Dzisiaj wiele tych ludzi żyje z turystyki, chociaż w ostatnim roku jest to dosyć utrudnione, ponieważ w wielu tych wioskach znajduje się sporo sklepików. Zwłaszcza takimi najpopularniejszymi miejscami, gdzie docierają turyści, jest San Antonio, Polopo, następnie San Pedro, gdzie w ogóle osiedliło się bardzo dużo co krajowców, No i Santiago ze względu na swój ceremonialny charakter. Najważniejszą miejscowością nad Atitlanem jest Panachaciel. To jest też miejsce, gdzie znajduje się najwięcej hoteli, najwięcej hosteli. I warto wspomnieć, że przez lokalną ludność ta miejscowość nazywana jest Gringolandią. Dlaczego? Ta miejscowość stała się bardzo popularna w latach 60-70., kiedy rozwijał się ruch hipisowski i właśnie do Pana Haciel zaczęło przyjeżdżać sporo hipisów. Twierdzili, że jezioro Atitlan ma cudowną moc, poza tym ze względu właśnie na religię tradycyjną Majów, na licznych szamanów tam występujących. Również to był powód, dlaczego tam przyjeżdżali. No i zaczęli się tam osiedlać i Pana Haciel stało się popularną miejscowością, która rozwinęła się później w sposób turystyczny. Zaczęły powstawać pierwsze hotele, sklepiki, restauracje. Dzisiaj jest tą główną bazą turystyczną. Natomiast stamtąd też wypływa się łódkami do poszczególnych innych miejscowości. Jeśli chce się zobaczyć bardziej tradycyjną miejscowość, ale mimo wszystko zobaczyć, jak wyrabia się ceramikę, jak tka się, to bardziej poleca się czy San Lucas, Polopo, czy Santa Katarina, miejscowość właśnie Tkaczek. Jeżeli chce się zobaczyć bardziej taką rozwiniętą pod kątem turystycznym miejscowość, no to zdecydowanie warto się udać do San Antonio, San Pedro, czy zwłaszcza do... Santiago. No i w Santiago zatrzymajmy się na chwilę, bo tu odwiedzimy miejsca związane z duchowością Majów. Gwatemala jest bardzo ciekawym miejscem dla wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć, czym jest synkretyzm religijny w Ameryce Łacińskiej. No i właśnie by troszeczkę opowiedzieć o tym, jak wygląda religijność ludności autochtonicznej, ludności indiańskiej. To zabieram teraz państwa do Santiago Atitlan. Santiago Atitlan jest um, uważane za takie centrum ceremonialne nad jeziorem Atitlan za miejscowość ceremonialną. Zresztą dla Majów e, takimi ważnymi miejscami mówi się tzw. Tak trójkąt duchowości majańskiej. Obok Sa San Diego-Atitlan jeszcze miejscem szalenie ważnym jest Castanango, do którego za chwileczkę trafimy, oraz już na terenie Meksyku w stanie Chiapas San Juan de Chiamula. To właśnie w tych miejscowościach są trzy najważniejsze kościoły duchowości, która łączy w sobie religię katolicką i łączy w sobie tradycyjne religie majów. Santiago de Titlan jest też największą miejscowością położoną nad jeziorem, i w centrum tej miejscowości znajduje się oczywiście plac, a na tym placu Kościół. Kościół pod wezwaniem Santiago, czyli Świętego Jakuba. Kościół na pierwszy rzut oka wygląda jak każdy inny, natomiast on znajduje się na placu przed którym jest krzyż, krzyż na kilku poziomach. Otóż w duchowości majów zawsze są widoczne bardzo mocno z jednej strony trzy poziomy w takim pionowym układzie, które symbolizują świat duchowy ponad nami, świat ziemski, gdzie jesteśmy, i świat ten gdzieś poza nami podziemny i każdy z nich reprezentowany jest przez inne zwierzę. Natomiast e, jeśli już mówimy właśnie tutaj o tych zwierzętach, to w Gwatemali ten świat duchowy zawsze jest reprezentowany przez kecala. Co to takiego kecal? Kecal to jest szalenie rzadki ptak, występujący tylko w niektórych częściach Gwatemali, w rejonie Koba, w lasach tropikalnych, w lasach deszczowych. Jest to ptak szalenie barwny. On ma przeważnie taki czerwony brzuszek i zielone lub bardzo kolorowe pióra. Te pióra mogą mieć nawet 30 parę odcieni. Bardzo długi ogon, zwłaszcza samiec. Jest to ptak, który tylko potrafi żyć na wolności. W niewoli absolutnie umiera. Bardzo trudno go wypatrzeć tylko o określonych porach roku i tylko właśnie w tych lasach deszczowych. Jest symbolem Gwatemali. W czasach majów, w czasach prekolumbijskich był świętym ptakiem, którego pióra mógł nosić tylko władca i najwyżsi kapłani, który mógł używać jako właśnie dekoracji. I zresztą imię jednego z najważniejszych bogów, bóstw, postaci, kosmogonii w Ameryce Centralnej też nosi imię Kecala, Kecal-koatl, wąż, czyli połączenie węża i Kecala. Następnie świat ziemski reprezentuje jaguar i świat podziemny reprezentuje wąż. I na tych trzech poziomach stanął krzyż jako połączenie Dawnej religii i obecnej religii, bo musimy pamiętać, że religijność w Ameryce Łacińskiej to nałożenie na siebie dwóch systemów religijnych dawnych prekolumbijskich oraz katolickiego. Kiedy Hiszpanie przybyli na początku XVI wieku na te tereny, to podstawową barierą była bariera językowa. Natomiast obowiązkiem Hiszpanów według traktatu z Tordesillas z 1494 roku, kiedy papież pozwolił Portugalii i Hiszpanii podzielić między sobą świat, obowiązkiem tych dwóch krajów była ewangelizacja wszystkich tam spotkanych mieszkańców. Dlatego z konkwistadorami zawsze wyruszali misjonarze i później zakony budowały swoje kościoły. Tymi pierwszymi misjonarzami byli Franciszkanie, Dominikanowie. No i właśnie ci misjonarze wprowadzali religię, ale ponieważ to nie było takie łatwe ze względu na barierę językową, zanim poznawali język indiański, bo były to pierwsi, którzy poznawali, chcieli poznać języki indiańskie, pierwsi, którzy też w kronikach spisywali tradycje. Dzięki tym kronikom dzisiaj cokolwiek wiemy o tych dawnych kulturach, chociaż z perspektywy europejskiej, ale, ale wiemy, oni wprowadzali religię katolicką w taki dosyć charakterystyczny sposób, ponieważ. Szukali podobieństw między katolicyzmem a dawnymi religiami i w ten sposób starali się te dwie religie łączyć, wprowadzić nowe na stare. Tak, na przykład, dawne bóstwa uosabiające zjawiska przyrody otrzymały nazwy świętych i teraz miano się modlić do świętych, czy też wykorzystywano właśnie przedstawienia pasyjne, żeby wprowadzać wszystkie tradycje związane z Wielkanocą i wcześniej z męką pańską. Ci misjonarze też studiowali, możemy powiedzieć, Biblię majańską po księgę czy też rodzaj księgi ze zapisaną tradycją, ale równocześnie przekazywaną ustnie tradycją kultury Majów. No i właśnie, Poprzez poznawanie tej tradycji Majów próbowano wprowadzać religię na zasadzie podobieństw, tylko trzeba pamiętać, że w ten sposób też niszczono tą kulturę, bo ewangelizacja ma swoją ciemną stronę niszczenia kultury Indian, a Indianie nie chcieli wyzbywać się swojej religii, stąd pod imionami nowych świętych wyznawali swoje dawne bóstwa. I tak jest do dzisiaj, gdzie te dwie religie przenikają się, i ludności autochtonicznej nie przeszkadza iść do kościoła i modlić się do jakiegokolwiek świętego, a równocześnie składać ofiarę matce ziemi i pobliskim górom i zjawiskom przyrody. Żyć w harmonii z naturą i w harmonii ze świętymi i z Bogiem. To wszystko się ze sobą przenika. I tak jest w tym kościele. Święci ustawieni wokół, równocześnie też. Odwołują się do dawnych bóstw, i to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. W samym Santiago jest jeszcze bardzo ważne miejsce to jest miejsce kultu tak zwanego Maximona. Maximon to jest postać szalenie ważna w Gwatemali. Ona ma swój czarny charakter, swój pozytywny charakter, ale to jest postać, którą jedni uosabiają z Judaszem, inni z samym Pedro de Alvarado, konkwistadorem, inni jeszcze z, ze świętym. W każdym razie, generalnie antropolodzy uważają, że w Maksymonie zamyka się połączenie dawnej tradycji prekolumbijskiej i potem nałożonej na nią tradycji katolickiej. To jest taka postać, która pod maską drewnianą podobno ma czaszkę, czaszkę, która jest podobno czaszką jednego z kapłanów, władców, różne historie są na ten temat, przykryta właśnie drewnianą Maską, i ubrana jest zrobiony szkielet, prawda, z drewnianych, nie wiem, deseczek, i na to jest ubrana w różne stroje, ale zawsze musi mieć krawat. Te krawaty są zmieniane. Ten krawat jest symbolem Maksymona. Oczywiście musi też mieć nakrycie głowy, to nakrycie głowy odnosi się do tradycji tych wszystkich wiosek wokół Atitlanu. I tak jak w Wielkiej Tydzień są bractwa, które. Opiekują się przygotowaniem procesji. Tak jak każdy święty ma swoje bractwo, które zajmuje się przygotowywaniem fiesty, przygotowywaniem tradycji związanej z celebracją Dnia Świętego, tak również Maksymon ma swoje bractwo i członkowie tego bractwa trzy razy do roku przenoszą miejsce jego pobytu. I miejsce jego pobytu jest naprawdę mocno robiące wrażenie. Można to zobaczyć w galerii, na filmiku i na zdjęciach. Jest pełne świec, pełne takich kolorowych różnych dekoracji, mocno zadymione, ponieważ tam cały czas dymi się kopal, czyli naturalne kadzidło. Siedzi tam szaman, który cały czas przyjmuje wiernych, którzy chcą o coś poprosić Maksymona. Maksymon zarówno może spełnić dobre, jak i złe rzeczy. Często mówi się, że opiekuje się kobietami, które same przebywają w domu, bo mąż musiał wyjechać, bo mąż musiał wyruszyć gdzieś tam z jakimiś swoimi sprawami. Opiekuje się też trudnymi sprawami, które przekazywane są przez szamana, i szaman tam cały czas w języku kicze wypowiada. Modlitwy do Maksymona, pali z nim cygaro, co jest takim nawiązaniem do dawnego tytoniu, do e, właśnie połączenia do, do tego dymu, który też jest czymś takim ponadziemskim. I to wszystko robi naprawdę ogromne wrażenie. Zawsze pali się tam ogień, który jest też takim łącznikiem między jednym a drugim światem. Maksymon opuszcza te swoje miejsca bractwa. Tylko raz do roku, kiedy przenoszony jest przed kościół, do kościoła nie wolno Maksymona wprowadzić i odbywa się to w Wielki Tydzień. W Wielki Tydzień w Kościele czczony jest Chrystus, a przed Kościołem czczony jest Maksymon i odbywa się wielka uroczystość, gdzie łączone są te dwa światy. Świat prekolumbijskich wierzeń i świat wierzeń katolickich. To wszystko można zobaczyć w Santiago. A a skoro mówimy już o religii, to od razu się przenieśmy do jednego z najważniejszych miejsc związanych z ceremoniami majów, czyli do Chichi Castenango. Ale tam w Cici Castenango będziemy za tydzień razem z naszym gościem, Grażyną Woźniczką. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu i dziękuję słuchaczom za wspólną podróż po Gwatemali. No i mam nadzieję, że dzisiaj tą wirtualną podróżą zachęciłam do tego mało znanego, a niezwykle ciekawego, barwnego kraju.